Trzebia przejmują kontrolę nad ponurnikami. Trzeba je wytłuc. Widzisz tamto ustrojstwo? Zajmij odpowiednią pozycję i rzuć w tą włócznią. Śmiało! Nie widzę tu żadnych słabych... Wszystko sprowadza się do znalezienia właściwego kąta. Celuj na wprost! Dobrze! Należy ci się pochwała. To jeden z pomiotów spoczynku. Złap go! Teraz! Świetnie! Udało ci się. O, witaj. Wybaczcie, nie chciałem was przestraszyć. Bez obaw. Dobrze, jak będziesz gotowy, możesz go przynieść do Ratatoska. Nic z tego. No. Uwaga na dole! Trochę za późno. Mam ostatnią prośbę do was obu. I wtedy będziemy już kwita. To, co się wydarzyło w kuźni z panią, to moja historia. W porządku? Zgoda. Nie byłbym tego taki pewien. Mimirze. No dobrze już. Ale drybla. Może te ponurniki go załatwią. Co się dzieje tak za mało? Nie na dolność, no? O dzieła! Zawsze wiedziałem, że jesteś szalony. Let's go.
wystarczy mi już adrenaliny na dziś. Zbierz łupy! A ja rozstawię kram tu. Widzę krótszą drogę. Ano, ci damy brok. To dobra włócznia. No raczej, ja myślę. Chyba się domyślam, jak zamierzasz stąd zleść. Lepiej poszukam własnej drogi. To jest piękny dzień, żeby zakończyć go na glebie jako klasę. Więc to droga w dół. Zajmę się dla ciebie tymi bramami. Mam nadzieję, że Sindri będzie w jednym kawałku, kiedy Brock z nim skończy. Nawet w najlepszych okolicznościach ich relacje są napięte. Gdzie są wszyscy? Masz chwilkę? Chcę tylko pogadać. Jak ojciec ojcem. Skoro o tym mowa, nieźle się zdziwiłem, kiedy Atreus pojawił się na moim progu. Nic mu nie grozi, tak nawiasem. I tak już raczej pozostanie, o ile będę mógł powrócić do Asgardu w miarę niedługo. Poza tym, nasz przyjaciel ma jeszcze sporo życia przed sobą. Nie sądzę. Możesz już iść. Bądź grzeczny. Nowa włócznia. Nie przepadam za Brockiem, ale nie można odmówić mu talentu. Chciałeś pomówić? Mów. Wcale nie chcesz wojny. Prawda, Kratosie? Cała ta krew na twoich rękach, na rękach chłopaka. Pragnę pokoju tak samo jak ty. Moglibyśmy zaprowadzić go razem. On kłamie. Wiem. Ten nasz chłopak jest taki, jak myślałem. Bardzo mądry. Dobry. Na pewno jest twój? Żartuję. Powinieneś być dumny. Naprawdę. Jest kluczem do zaprowadzenia pokoju w światach. Tylko on wyzwoli nas spod jarzma przeznaczenia. Mój syn nie jest kluczem. Serio? W twojej ojczyźnie nie znają przenośni? A raczej nie znali? Przepraszam, no to nie w porządku. Wiem, że nie jesteś już Bogiem, którym byłeś. I teraz... masz szansę to udowodnić. Oddaj mi syna, albo poznasz tego Boga, którym byłem. Właściwie, jakim Bogiem byłeś, Kratosie? Jakie ty masz pojęcie o byciu Bogiem? Czy w ciągu twojego życia ktoś kiedykolwiek cię czcił? Albo modlił się do ciebie? Możesz sobie wyobrazić tego rodzaju miłość? Nie! Ty masz śmiertelnych gdzieś. Obchodzi cię wyłącznie własna osoba. Tylko ten potwór, który zabija bez powodu. Boisz się tego, czego nigdy nie zrozumiesz. Naprawdę tak cię dziwi, że twój syn wcale się nie śpieszy, żeby wrócić? Nie słuchaj go, bracie. Próbuję namieszać ci w głowie.
Wyniosły łajdak. Miał czelność cię tu pokazać. Przynajmniej dopiekłeś mu tak mocno, jak on tobie. Samą porę! Pokaż, co Brock dał! Brock! Brockowie po lewej! Ostrożnie, bracie! Dostałeś mi trostem! Doskonale! Uważaj! Broń? Jedna z włóczni Draupnir? Jedna jedyna. No, tak właściwie to jest nieskończenie wiele. Chodź, znalazłam bramę. Trzeba tylko zjechać na dół. Trochę się jednak martwię, szczerze mówiąc. Stworzyliśmy broń, żeby zabić Boga. Można powiedzieć, że lada chwila wrócisz do formy. To cię przeraża? Pomoc okrutnemu Bogu? Boję się o ciebie, bracie. Ta włócznia może wywołać wojnę. Wielką wojnę. Jeżeli to cię nie martwi, może Freja ma rację. Może giganci od początku o tobie myśleli. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Idzie ostrze! Wata! Atak z tyłu! Idzie! Brawo! Kolejny znak Jariego i Somra. To jeden ze składników z przepisu. Jak tutaj trafili? Byli wytrawnymi podróżnikami. Jariego wychowano na midgardzkiego wojownika. Miał walczyć za swój lud, znaleźć żonę, polec w boju. Ale odrzucił taki los. Kroczył własną ścieżką. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znaleźli ich znaki w innych światach. Huh.
Ta włócznia Draupnir. Jesteś gotów jej użyć? By chronić Atreusa. Nie jestem obrońcą świata, ani niczym bogiem. Może to moja postać, ale nie moja natura. Rozumiesz to? Różnica zdań to nie jedyna rzecz, z jaką będę musiała się pogodzić dla tego sojuszu. Dopóki planem jest zabicie Heimdala, reszta nie ma znaczenia. Dochodzi jeszcze kwestia tego, że Odyn domyśla się, co kombinujemy. Więc jednak słyszałam kruki. Cholera. Co powiedział? Kłamstwa, groźby i kłamstwa. A co myślałaś? Sądzisz, że kłamie, że Atreus jest w Asgardzie? Nie. Obawiam się, że w to mu wierzę. Więc reszta nie ma znaczenia. Niedaleko widziałam bramę, nad zatoką. Dotrzemy tam dzięki twojej włóczni. Tędy. Kolejny nagrobek berserka. Wiesz, co robić, bracie. Andrefil bezwzględny! Za króla Krolfa! Drżyj, fałszywy bosku! Padnij przede mną! Lepiej uciekaj! Andrefil bezwzględny! Na króla Krolfa! Ha!
ze mną! Żyj, fałszywy mostu! Przygotuj się, Kristo! Yeah! 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 Yeah!
nade mną! Żyj, fałszywy mózgu! Stoisz się? Maski nade mną! Berserkowie tym bardziej. To gnidy. I tyle. Dlaczego mówisz o nich dopiero teraz? Bo nie wymagały naszej uwagi. Ale ta rękojeść zmieniła wszystko. Miśniak. Mów. Broń? Nie. Młot Kowalski. Maleństwo. Symbol starego ruchu. Przynajmniej dopóki asowie nie zakopali go pod tym wielkim. Dobrze byłoby, gdy... Nie boisz się, że to przyciąg... Wszechojciec niemal mnie zarżnął, żeby was dorwał. Mało mnie już obchodzi, co sobie myśli. Dzięki tej włóczni możesz dostać się do nowych obszarów Zatoki. Ano. Przy okazji moglibyśmy poszukać młota Durlina. Ty wybierasz, rzecz jasna. Zdaje się, że Durlin zaczął zamykać drzwi. Nic dziwnego. Znają?
Życie to i tak pewnie głównie przesiaduje w tawernie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to idziemy w stronę tego wielkiego posągu krasnoluda. Powinien gdzieś tam być młot Durlina. Tam kto? Proszę. Czego chcesz? No, mówiąc krótko, skarbu. Mój syn i ja... Bałem się jednak, że to zbyt niebezpieczne. A dlatego stąd... Mój syn... Proszę, odszukaj go i po... Możesz wziąć ten skarb. Byliśmy marynarzami. Szczątki są stare. Jego syn już dawno odszedł. Upewnić się to dla nas nie problem. Naprawdę? Tablica jest niedokończona. Zajmiesz się tym? Młot Durlina.
Wciąż w jednym kawałku po takim czasie, choć ruch oporu dawno się rozpadł. Zaniesiemy mu. Jakoś pozbyć się tych skał. Ziarno Muspelheimu jest znów całe. Weźmy je do mistycznej bramy. Może znajdziemy arenę prób Surtra. Ugh!
Te skały i te stworzenia. Nikt nie wydostałby się stąd żywy. Oh.
uwagę te skały i te stworzenia, nikt nie wydostałby się stąd żywy. Szybko? Świetnie! Dlaczego stale się przy nas pojawiasz, mały? Czyżby szef kazał ci nas śledzić? Nie, skądże? Do głowy by nam to nie przyszło. Uwierz mi, przepraszam, następnym razem postaram się być bardziej pomocny. Wyjście z tunelu jest tuż przed nami. Widzę stąd gruz, bracie. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Okrągła sumka, bracie. Znajdziemy syna ducha. Naprawdę? Jego prośba to nie strata czasu? Nie wie, co się stało z jego synem. Rozumiem. W porządku.